Witajcie SolidWorksowi maniacy! Właśnie nastał ten dzień, kiedy wszystko okaże się jasne. Już za chwilę ogłoszę laureatów studenckiego konkursu SolidWorks You Can Design Rebelia. Jak co roku i tym razem mogliśmy liczyć na Was, otrzymaliśmy wiele projektów, które zaskoczyły nas nie tylko pod względem technicznym, ale również pod względem Waszej pomysłowości. Założę się, że jesteście już troszkę zniecierpliwieni, dlatego nie przedłużając, przejdźmy do ogłoszenia laureatów konkursu. Zacznijmy od miejsca trzeciego. Wielkie gratulacje dla pana Radosława Mormuł z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego projekt Licza to istne połączenie dwa w jednym. Nie jest mu straszna woda oraz offroadowa droga, ponieważ Liczat to pojazd trójkołowy łączący cechy skutera wodnego oraz quada w jednym. Dzięki zastosowaniu specjalnie dostosowanych kół, pomp oraz silników synchronicznych możemy pokusić się o stwierdzenie, że Liczat to skuter wodny, który na lądzie czuje się jak ryba w wodzie. Panie Radosławie, czy teraz Pan czuje się jak ryba w wodzie, kiedy w pracy nad kolejnym projektem wykorzysta Pan manipulator ufundowany przez firmę 3D Connection? Gratulujemy! Z wielką przyjemnością ogłaszam, że projekt Skyfall zapewnił Panu Mariuszowi Zającowi z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie drugie miejsce. Skyfall to autorski projekt konstrukcji bionicznej, który jest w stanie realizować podstawowe ruchy kończyn górnych, tułowia, głowy oraz szyi. Robot napędzany jest nowoczesnymi siłownikami typu muskuł pneumatyczny. Aż strach sobie wyobrazić, ile setek godzin oraz obliczeń zajęło panu Mariuszowi, aby przygotować to dzieło. Trud na szczęście nie poszedł na marne i dzisiaj wędruje do pana iPad ufundowany przez SolidWorks. Emocje sięgają zenitu, ponieważ już za chwilę ogłoszę zwycięzcę konkursu You Can Design Rebelia. Uwaga, uwaga, pierwsze miejsce zdobywa pan Mariusz Jabłoński z Politechniki Białostockiej. Jego seria mechanicznych zegarków Motion to istne techniczne cudo, które zostało dopracowane w najmniejszym szczególe. Mechanizmy, które znalazły się w zegarkach, są własną koncepcją pana Mariusza, dzięki czemu ich kształt i układ części jest niepowtarzalny i co najważniejsze, są one w pełni funkcjonalne. Każdy z zegarków w centralnym punkcie tarczy został wyposażony w ruchomy mechanizm. Są nimi tłoki silnika, szyb naftowy, pociąg oraz przekładnie, które również odmierzają nasz cenny czas. Powstanie tej niesamowitej serii wymagało od pana Mariusza wykorzystania modelowania bryłowego, powierzchniowego, hybrydowego, a także użycia wielu narzędzi SolidWorks. Dbałość o szczegóły oraz jakość wykonania projektu zostało nagrodzone MacBookiem Air ufundowanym przez SolidExpert. Serdecznie gratulujemy! Każdy z trzech laureatów otrzymuje dodatkowo najnowszą studencką wersję SolidWorks, koszulkę konkursową oraz gadżety. Nie bylibyśmy jednak sobą, gdybyśmy nie wyróżnili również projektów, które nie znalazły się na podium. Każda z wyróżnionych osób otrzyma od nas voucher na jednodniowe zaawansowane szkolenie SolidWorks z wybranej tematyki o wartości 150 euro, podręcznik, koszulkę konkursową oraz gadżety. Zobaczmy, kto otrzyma taki zestaw. Na pewno będzie to student Politechniki Krakowskiej, pan Karol Rapacz ze swoim projektem silnika osiowego. Pan Karol bardzo dobrze wie, jak dopieścić model, aby był kompletny, a wszystkie tłoki działały bez zarzutu. Brawo! Projekt motoru ESBK pana Krzysztofa Wilawę z Politechniki Poznańskiej również zasługuje na wyróżnienie. To jak nie pan Krzysztof może nam powiedzieć o pracy na powierzchniach? Trzeba przyznać, że nie należy ona do najłatwiejszych, dlatego tym bardziej należy wynagrodzić za dany trud. Ostatnie już z wyróżnień przyznaliśmy dla pana Michała Ostaszewskiego z Politechniki Białostockiej. Trzeba przyznać, że pomysłowość autora oraz filmy science fiction na pewno odgrywały bardzo dużą rolę w trakcie projektowania Skorpio. Zaawansowany pojazd geologiczny w kształcie skorpiona to naprawdę brzmi futurystycznie. Bardzo dziękuję wszystkim za nadesłanie swoich zgłoszeń. Już niedługo pojawią się informacje na temat kolejnej edycji konkursu You Can Design, ale Wy już teraz możecie rozpocząć pracę nad Waszym projektem konkursowym. Mam nadzieję, że to właśnie Twój projekt zostanie nagrodzony w kolejnej edycji.